Dzień dobry wszystkim, witajcie. Czwartek, 19 dzień września. Zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. Sytuacja lokalnie tutaj wyznaczona na wykresie Euro-USD, czyli tak naprawdę mam nadzieję, że jeszcze przed tym, jak obejrzycie nagranie, tutaj jeszcze układ będzie aktualny, bo mamy dosyć wąsko na interwale 5-minutowym tutaj wyznaczony schemat. Siatka rozciągnięta na tym swingu spadkowym. Godziny wieczorne w dniu wczorajszym, tutaj dołek na sesji azjatyckiej w okolicy 1.10.68. No i późniejsze godziny sesji azjatyckiej. Dzisiaj jeszcze o poranku, też przed godziną 9, kierunek wzrostowy jest rozgrywany. Coraz bliżej mierzenia 61.8, czyli tego małego i najsilniejszego mierzenia wewnętrznego, które nas tutaj interesuje. Nie jest to element, który będziemy rozgrywać w ciemno, nie jest to strefa, którą będziemy rozgrywać w ciemno i warto próbować. Warto próbować, jeżeli dodatkowe potwierdzenia się tutaj pojawią, przede wszystkim gdzieś tam formacje świecowe, podażowe, po osiągnięciu tutaj tych rejonów 1, 11, 43, zaobserwujemy, jak te świece się układają, jaka podaż się pojawia, czy się pojawia i czy będzie tutaj możliwość rozegrania strefy. Gdzieś tam poglądowo od dołu poprowadziłem też taką linię trendu tego lokalnego, tego podbicia, która gdzieś może mieć też znaczenie takie, że na przykład po przełamaniu ten rynek może nam się tutaj w kierunku spadkowym napędzić na przykład. Idąc dalej, GBP USD tutaj na interwale jednogodzinowym. No jeżeli przeciągniemy sobie tą siatkę, no to i tak cały czas uciekamy tutaj w górę, więc nie będzie to zbyt aktualny schemat. Ja bym tutaj na kablu podszedł do tematu w podobny sposób jak na euro USD na tą chwilę, także dzisiaj taki dzień przejściowy na interwałach lokalnych na razie. Tutaj zobaczcie, że 61,8 wybijamy. Wcześniej patrząc na 3,82 nie do końca był ten poziom respektowany, naruszony. Minimalne tylko zrzucenie. 50 wybita dosyć szybko. 61,8 też raczej dosyć szybko. Schodząc na, czy podchodząc na ten pułap ograniczeń głębokich wewnętrznych, wtedy mielibyśmy pierwszy ze współczynników 78,6. No i wycena na przykład tego oporu wypadałaby nam na poziomie cenowym 1,3267, około 18-19 pipsów od bieżącego kursu, także jak na interwał 5-minutowy to i tak dużo, ale to też pokazuje skalę dynamiki, patrząc po tym podbiciu powiedzmy kilkugodzinnym, zobaczcie jaki tutaj zakres zrobiliśmy od dołka z sesji azjatyckiej, jest zrobiona stówka prawie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze dołożyć te kilkanaście pipsów i ewentualnie podejść właśnie w rejony tego oporu. Tak, tutaj sytuacja tożsama, obowiązkowo dodatkowe potwierdzenia, żeby w jakikolwiek sposób zakładać ewentualne rozegranie tego poziomu. Co do ujka, podobny swing, tylko oczywiście tutaj dolar jest na miejscu pierwszym w parze, więc on wygląda dokładnie odwrotnie, tak ujemna korelacja. Tutaj mamy swing wzrostowy, który mierzymy i mamy poziom popytowy, który nas będzie interesował. Ja bym nawet i mierzenie 50% tutaj oznaczył w pierwszej kolejności. Zobaczymy, czy będzie próba obrony tej strefy wsparcia, tak? Kolor zielony, kolor popytowy. No i na wysokości tego współczynnika 50% my mamy wycenę 142 18, 142, 19. Tutaj około 22-23 pipsów od bieżącego kursu. Dynamika bardzo duża, tak? No bo zobaczcie, tu mamy ponad 20 pipsów na tak małym obszarze na interwale 5-minutowym, więc to pokazuje, jak ta dynamika jest bardzo fajna, bardzo taka sprzyjająca handlowaniu intraday, więc tutaj polecam główne pary walutowe do wglądu, szczególnie właśnie tutaj USDJPY, który zrobił nam przez ostatnie tutaj kilka godzin, 4-5 godzin od szczytu z sesji azjatyckiej. Mamy zrobione około 150 pipsów spadku, czy w ogóle ruchu 150, więc to pokazuje, że te wartości na bardzo fajnym poziomie. Tak? Czyli dla przypomnienia i podsumowania ujek, najbliższe wsparcie 142,18,
do obserwacji tutaj jeszcze w godzinach przedpołudniowych, myślę. Co do złota, złoto po drugim podejściu wybija nam korektę 1 do 1. Tu mieliśmy fajne techniczne zaksięgowanie i bardzo precyzyjną reakcję, natomiast przy drugim podejściu jest to zanegowane. Złoto również nam tutaj się kształtuje w taki sposób, że możemy sobie rozciągnąć siatkę na lokalnym swingu i 61,8 do obserwacji na rynku złota jako najbliższy poziom oporu. Dwa 575, 76 obecnie na liczniku, natomiast wyznaczony opór mamy na 2,580, tak? Czyli tutaj około 4 dolary zmienności nam brakują, więc bardzo symboliczna wartość, myślę, spokojnie do osiągnięcia w godzinach przedpołudniowych. Oczywiście strefa bazuje na mierzeniu 61,8, to jest tego swingu spadkowego. Również lokalnie mocne ruchy tutaj spowodowały fakt, że dzisiaj zdecydowanie warto te interwały lokalne sobie też poobserwować, bo jest zmienność i nawet w przeciągu na tych M5 jesteśmy w stanie wyrwać całkiem fajne wyniki w niedługim czasie, więc przyjrzyjcie się dzisiaj tym lokalnym interwałom, polecam.